Pomówimy dzisiaj o czymś, o czym nie mówiliśmy do tej pory, mianowicie o polu magnetycznym wokół przewodnika z prądem. Jak tajemniczo i dziwnie by to nie brzmiało, przewodniki z prądem są źródłami pola magnetycznego. Nie będziemy na razie wnikać w to, dlaczego tak jest. Przyjmij to jako jedno z praw przyrody na razie. Ale żeby łatwiej było o tym myśleć, to proszę zwróć uwagę na pewną symetrię. Tak jak ładunki elektryczne, oprócz tego, że gdy znajdą się w polu elektrycznym, to działa na nie. Tak, jeśli mamy w polu elektrycznym mamy ładunek jakiś Q, to będzie na niego działała siła, ale oprócz tego sam ładunek też jest źródłem pola elektrycznego. To na takiej samej zasadzie, tak jak powiedzieliśmy sobie w poprzednim filmiku, jeśli mamy przewodnik z prądem, polu magnetycznym, zewnętrznym, to będzie na niego działała siła, ale oprócz tego, tutaj zgodnie z tą symetrią, sam przewodnik z prądem też okazuje się źródłem pola magnetycznego. I teraz jak wygląda to pole? Otóż okazuje się, że linie pola magnetycznego układają się tak jak biegnie tutaj ten przewodnik, to tworzą one tak w płaszczyźnie prostopadłej do przewodnika takie koncentryczne okręgi, tak? I wartość pola magnetycznego w zależności od odległości od przewodnika to będzie natężenie prądu w przewodniku podzielone przez, teraz uwaga, 2pi razy ta odległość. I oprócz tego tutaj przed wszystkim jeszcze stoi stała proporcjonalności oznaczana grecką literką mu. I zaraz sobie powiemy o tej stałej. Natomiast jaki mają kierunek te linie tego pola magnetycznego? Wyznaczamy go ponownie przy pomocy naszej prawej dłoni. Tak, niech to będzie nasza dłoń. Tutaj do góry niech będzie skierowany nasz kciuk. On będzie wskazywał kierunek przepływu prądu. A wtedy, kiedy nasz kciuk jest skierowany w taki sposób, to nasze pozostałe cztery palce, bardzo brzydko mi się rysuje, ale mam nadzieję, że rozumiesz o co chodzi, zgięte w taki sposób, no jakbyśmy tymi czterema palcami coś trzymali po prostu, zgięte tak w takie półkole, będą nam wskazywały kierunek linii sił pola, tak? Tutaj w tym kierunku mamy natężenie prądu, a wówczas nasze zgięte palce będą pokazywać kierunek linii sił pola. Tak, wobec tego tutaj, jeśli sobie to narysujemy jeszcze raz, tutaj znowu ten przewodnik i teraz już nie tak w takim trójwymiarowym rysunku, tylko na płasko, to zgodnie z tą regułą tutaj linie sił pola będą wchodziły w ekran, a tutaj będą z niego wychodziły. Tak i na tej zasadzie w ten sam sposób tutaj możemy spojrzeć na to tak, że linie sił pola będą skierowane tak, o w ten sposób, może innym kolorem, żeby było lepiej widać. O, tak i widząc tutaj z tego wzoru na wartość, wynika nam, że im dalej jesteśmy od przewodnika, tym mniejsza będzie wartość tego pola magnetycznego. A teraz wróćmy jeszcze do tej stałej proporcjonalności mu. Co to jest? Po pierwsze, jakie będzie miała jednostki? Żeby się przekonać, jakie będzie miała jednostki, to musimy zrobić następujący rachunek. Po jednej stronie musimy mieć tesle, a po drugiej będą jednostki, w których wyrażona jest ta stała, a tutaj będą ampery, tak, jednostki natężenia prądu elektrycznego przez metry, bo tutaj jest po prostu długość, natomiast 2pi to jest po prostu liczbowa stała, która nam nic do rachunku jednostek nie wnosi. Jak sobie to przekształcimy, to nam wyjdzie po jednej stronie, będziemy mieć jednostki tej stałej proporcjonalności, a tutaj, żeby nam pozostała tylko ta część wyrażenia po jednej stronie, to musimy pomnożyć razy metry. Nasze tesle musimy pomnożyć razy metry i podzielić przez ampery. Co to jest? Tesla to jest, przypomnę Ci, newton razy sekunda podzielony przez kulomb razy metr. Dalej mamy metry, a ampery to są kulomby przez sekundy. No i co wtedy? Metry z metrami nam się skrócą, a tutaj pozostaną newtony. Newtony razy sekundy kwadrat przez kulomby kwadrat, ale to nie jest jednostka, w której typowo to się wyraża. Zwykle wyraża się ją inaczej, mianowicie newtony razy metry to są joule, a joule przez kulomby to są wolty. Tak, to jest jeden joule. Joule przez kulomb to jest 1 volt, czyli tutaj mamy wolty razy sekundy i to podzielone
przez kulomby, przez sekundy, czyli przez ampery i jeszcze pozostają nam tutaj te jedne metry. Zwykle w ten sposób się wyraża właśnie tą stałą. I ta stała nazywa się przenikalnością magnetyczną i jest zależna od tego, w jakim ośrodku znajduje się nasz przewodnik. Jeśli się znajduje w powietrzu czy w próżni, to ma, czyli po prostu w takim ośrodku, w którym specjalnie nie przeszkadza, nie pomaga temu polu magnetycznemu się rozprzestrzeniać, ma jakąś wartość, a w innych ośrodkach ma inną wartość, ale na potrzeby naszej tutaj szkolnej fizyki wystarczy nam znajomość wartości w próżni. Przy naszej dokładności obliczeń możemy zrównać z wartością w powietrzu. Oznaczamy tą wartość, tą stałą wówczas literką mu z takim indeksem dolnym 0 i wynosi ona 4 pi. Znowu ta liczba pi się pojawia. Tutaj właśnie z tą liczbą pi należy pamiętać, to pewnie coś związane z tymi okręgami, no bo tak używamy jej do obliczania pola, obwodu, okręgu, także tutaj warto mieć to w pamięci. I tu znowu ta liczba pi się pojawia. Natomiast tutaj będzie jeszcze ona pomnożona razy 10 do minus 7. No i tu mamy te jednostki. Wolty razy sekundy przez ampery razy metry. O, i teraz, żeby już tylko sobie przećwiczyć i utrwalić to, tą nowo przyswojoną wiedzę, to zróbmy sobie przykład. Otóż mamy przewodnik z prądem, płynie prąd o natężeniu takim nie za dużym, nie za małym, załóżmy 2 ampery. I interesuje nas wartość pola magnetycznego w tym punkcie, powiedzmy w odległości równej 4 metry od naszego przewodnika. Dobrze, no to liczymy. No i wszystko, oczywiście całość się znajduje w powietrzu. Stosujemy naszą wartość, tą, którą mamy tutaj, na przenikalności magnetycznej. Czyli to będzie tak, 4 pi razy 10 do minus 7 voltów razy sekundy przez ampery razy metry. Dalej razy 2 ampery podzielone przez 2 pi razy 4 metry. Tu ta niewymierna liczba pi nam się skróci od razu, możemy się jej pozbyć. Dalej mamy, tu mamy czwórkę i dwójkę i tutaj mamy czwórkę i dwójkę, więc nam wyjdzie po prostu to z tym i to z tym się skróci, czyli nam wyjdzie po prostu 10 do minus 7, a jednostki, ampery z amperami nam się skrócą, a tutaj będzie to volt, czyli newton razy metr przez kulomb. I tutaj w liczniku jest jeszcze sekunda, a w mianowniku metr kwadratowy, czyli co? Czyli metry z metrami się skracają i to, co nam pozostaje, to jest Tesla. Czyli wychodzi nam 10 do minus 7 Tesli. To tylko taki był prosty przykład na liczbach, żeby można było sobie zobaczyć, jak to działa. Ale rzecz w tym, że przy takich wartościach natężenia prądu spotykanych w życiu codziennym i przy takich makroskopowych odległościach, to pole magnetyczne jest naprawdę maleńkie. Głównie dlatego, że ta przenikalność magnetyczna jest taka malutka. Że ma tutaj ten czynnik 10 do minus 7, który ją czyni taką radykalnie maleńką. Dobrze, i tak jak powiedzieliśmy sobie, że jest taka symetria, że ładunek w zewnętrznym polu elektrycznym odczuwa działanie siły i sam jest też źródłem pola elektrycznego i tutaj podobnie przewodnik z prądem w polu magnetycznym odczuwa działanie siły i sam jest źródłem. To tutaj mamy jeszcze jeden aspekt tej symetrii, mianowicie dwa ładunki będą ze sobą oddziaływać i podobnie dwa przewodniki z prądem również będą ze sobą oddziaływać. Ale o tym powiemy w następnym filmiku. Do usłyszenia!